Cześć, witajcie na naszym kanale. Dziś w tych wakacyjnych okolicznościach porozmawiam sobie z Wami o tym, jakich błędów nie popełniać. Wszystko to obserwuję u siebie w pracowni, znaczy może nie do końca wszystko się dzieje w mojej pracowni, ale wiem, z czym zmagają się kobiety, o co mnie pytają, jakie mają problemy i czasem po prostu same proszą mnie o to, abym udzieliła im porady. I chciałabym dzisiaj Wam to pokrótce opowiedzieć i jestem też ciekawa Waszego zdania, bo Wy również na pewno obserwujecie to, jak się nie powinno wyglądać, może czego się powinno unikać i po prostu porozmawiajmy sobie dzisiaj na ten temat, a ja postaram się w kilku podpunktach opowiedzieć Wam o tym, co według mnie jest największą bolączką. I myślę, że zacznę od tego, o czym już Wam pewnie nieraz mówiłam, ale udawanie kogoś innego, kim się nie jest, jeżeli ta osoba jest zupełnie inna, ma zupełnie inny charakter, zupełnie inną urodę i choć jest najpiękniejsza na świecie, to może to nam naprawdę dość mocno zaszkodzić, bo przykładem może mogą być takie dwie osoby jak ja i moja przyjaciółka i oczywiście zawsze się starałyśmy być od siebie zupełnie różne, ale to dlatego, że po prostu byłyśmy zupełnie różne i jeżeli bardzo ja chciałam wyglądać tak jak ona, zawsze wychodziło to po prostu źle, bo Kasia jest zupełnie inną osobą niż ja. Więc polecam Wam, żeby szukać własnego stylu i nie oglądać się na przyjaciółki i na gwiazdy internetu i inne celebrytki, bo pamiętajcie o tym, że one są zupełnie inne niż Wy. Szukajcie własnego stylu i nawet czasem popełniajcie niektóre błędy, ale starajcie się być sobą. Na pewno wyjdzie Wam to na lepsze. Z takim błędem, który wynika troszeczkę z tego błędu, jest to, że wydaje mi się, że Polki, jakoś tak chyba obserwując różne dziewczyny na Instagramie, albo nie obserwując, ale po prostu wiem, że tak to wygląda, mam wrażenie, że Polki chyba za bardzo chcą być kolejną siostrą Kardashian lub Jenner, bo zaczynają wszystkie wyglądać bardzo podobnie i te takie drobne zabiegi kosmetyczne i wiecie, co mam na myśli. Myślę o w nadmiarze powiększonych ustach, za ciężkich rzęsach doczepionych, takich na stałe. Mam wrażenie, że po prostu zmierza to w nie najlepszym kierunku, bo po prostu Polki mają troszeczkę inną urodę. A poza tym same dobrze wiecie, że czasem te rzęsy, które mają już tam nie wiem ile do jednego, bo tak się to po prostu nie wygląda na oczach dobrze, oczy wyglądają na zmęczone, na bardziej podkrążone i na przykład takie dziewczyny jak takie blondynki o skandynawskiej urodzie wyglądają naprawdę dużo lepiej, nawet kiedy nie mają zbyt bardzo zaznaczonych rzęs. Nie jest to dla nich korzystne i mam wrażenie, że to te rzęsy brną już w złym kierunku. Usta też brną w złym kierunku, bo zdarzały się takie sytuacje, że dziewczyny, które po prostu miały bardzo duże usta, mówiły mi, że chcą mieć jeszcze większe. Więc starajcie się nad tym zapanować, bo naprawdę będziemy za chwilę wyglądały wszystkie tak samo. Na pewno z takich błędów stylistycznych, jeżeli chodzi o ubranie, które chciałam poruszyć, to jest bielizna, bo nieodpowiednio dobrana bielizna do ubrania może bardzo zaszkodzić i sylwetce, no i po prostu całej stylizacji. Oczywiście na pewno wszystkie wiecie, że silikonowe ramionczka po prostu zawsze wyglądają źle. No nie ma takiej opcji, żeby silikonowe ramionczka wyglądały dobrze, bo coś, co udaje, że go nie ma, po prostu a jest. Jest plastikowe i zazwyczaj jest już w kiepskim kolorze, bo ten silikon bardzo szybko przybiera dziwny kolor. Po prostu jest niefajny. Czasem lepiej jest, żeby jakieś ramionczko wystawało spod sukienki, a było na przykład jakieś ładne, ozdobne lub zwykłe, gładkie, czyste oczywiście. Ale pamiętajcie o tym, że możecie sobie z biustonosza po prostu odczepić ramionczka, które w nim były i zrobić sobie same jakieś ładne, ozdobione, czy to cieniutką koronką, czy jakimiś ładnymi ozdobami. I jeżeli takie ramionczko będzie wystawało spod sukienki, będzie albo spod swetra, pod koszulki, będzie na pewno dużo lepiej wyglądało niż po prostu plastikowe, nieładne ramionczka. To samo tyczy się po prostu fasonu biustonosza, bo zdarzają się takie przypadki, że dziewczyny mówią, że w czymś wyglądają źle, a po prostu na przykład do sukienki z bardzo głębokim dekoltem starają się założyć bardotkę. To jest oczywiste, że po prostu i sukienka będzie wyglądała źle, i biust będzie wyglądał źle, i sylwetka będzie wyglądała źle. O wystających majtkach, stringach, spod jeansów to chyba w ogóle Wam nie muszę mówić. Czyli o tym już chyba nikomu nie muszę mówić, Wy o tym doskonale wiecie. Ale oczywiście dobrze dobrana bielizna pod odpowiedni strój, czy to sukienka, czy spodnie, na pewno będzie wskazana. I tutaj są różne fasony majtek fig, z shortów. Dobrze wiecie, że one mogą po prostu bardzo fajnie albo wyszczuplić sylwetkę, albo dodatkowo ją podkreślić. No i tak jak kiedyś w filmiku Wam mówiłam, że na rower zakładam leginsy, myślę, że to właśnie też pomoże Wam popełnić faux pas,
i nie pokazać po prostu wszystkiego, jak zawieje wiatr, więc możecie sobie o tym pomyśleć. Nawet teraz siedzę sobie w tej mojej krótkiej sukience tutaj nad wodą, tak wieje, że również mam takie czarne leginsy pod spodem, żeby jak na przykład, żeby nie zmarnować filmu, jak wiatr zawieje. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć odnośnie błędów. Uważam, że bardzo dużym błędem jest kopiowanie stylizacji z wybiegów oraz z sesji zdjęciowych 1:1 w realnym życiu, bo to, co jest fajne na wybiegu, a wybieg bardzo często jest po prostu teatrem i jakimś spełnieniem wizji artystycznej projektanta czy stylisty, ma pokazać Wam, jaki jest charakter kolekcji, jaka była inspiracja, to nie zawsze jest fajne w realnym życiu, a czasem jest po prostu śmieszne i obserwujemy takie osoby, które gdzieś tam się czasem nawet na czerwonym dywanie pojawiają i potem to wygląda po prostu tak dość zabawnie, bo to się po prostu w życiu nie sprawdza. I tak samo jakieś świetne artystyczne sesje zdjęciowe, które są naprawdę fantastycznie stylizowane, to są tylko sesje zdjęciowe i trzeba pamiętać, że to nie jest jednak realne życie i trzeba do tego podejść troszeczkę inaczej i nie robić tych makijaży i tego wszystkiego, co tam jest nam oferowane. I tak odnośnie makijaży, to mam też takie spostrzeżenie, że to konturowanie twarzy też już się pomału wymyka spod kontroli, bo oczywiście to jest bardzo fajne, ale właśnie sprawdza się na sesjach zdjęciowych, sprawdza się, jak robicie sobie zdjęcie do internetu, gdzie to wszystko nadaje twarzy jakiegoś, oczywiście jak jest wykonane poprawnie i nie w nadmiarze, to rzeczywiście dodaje jakiejś urody, ale słuchajcie, w rzeczywistości no, same dobrze wiecie, jak spotykacie taką osobę, że nie zawsze wygląda to dobrze, dlatego że konturowanie twarzy ma na celu zmienienie rysów twarzy poprzez nadanie im światła i cienia, które tak naprawdę nie istnieje. I w momencie, kiedy twarz się porusza, a cień i światło się za nią nie porusza, to jest naprawdę bardzo, bardzo sztuczny i nienaturalny efekt i nie polecam. Jeżeli macie ochotę sobie konturować twarz, nie róbcie tego w nadmiarze na co dzień. Ja niestety bardzo często widzę takie dziewczyny. Wyglądają one nienaturalnie i jeszcze w połączeniu właśnie z tymi sztucznymi rzęsami też po prostu to nie dodaje urody, to wręcz szpeci. A jeżeli po prostu chcecie sobie doczepiać rzęsy, to myślę, że takie właśnie okazje jak jakieś wieczorowe wyjście, czy sesja zdjęciowa, czy film, ja też czasem muszę sobie do filmu dokręcić, doczepić rzęsy, żeby po prostu lepiej wyglądać, ale na co dzień to nawet powiem Wam szczerze, że się po prostu źle czuję z takimi rzęsami, bo mam wrażenie, że sama jestem jakaś przestylizowana. Więc nie robię tego na co dzień i wam też nie polecam, chyba że naprawdę no na takie okazje typowo wieczorowe, gdzie to po prostu spełnia swoje zadanie. Co mi się jeszcze bardzo rzuca w oczy i nieszczególnie moim zdaniem dobrze to wygląda, to cieliste rajstopy. I to w różnych wariantach, bo te takie, wiecie, bez elastanu są po prostu okropne. Zazwyczaj mają nie taki kolor, jak ma naturalna skóra. Te z elastanem zawsze się błyszczą, więc jeżeli chcecie założyć rajstopy, to bardziej polecałabym czarne albo po prostu kabaretki o takich mniejszych oczkach. One ładnie trzymają nogę, wyglądają troszeczkę lepiej, a zwykłe rajstopy są po prostu wyglądają niestylowo i oczywiście o tym, żeby nie założyć do nich sandałów, to doskonale wiecie. Choć nie wiem, jakim cudem jeszcze czasem spotykam takie dziewczyny na ulicy. No i tak samo skarpetki do sandałków, to jest taki ich kontrowersyjny temat. One wyglądają bardzo fajnie czasem na wybiegach, fajnie wyglądają na sesjach zdjęciowych. To jest to, co wcześniej Wam mówiłam, ale ja nie wiem, czy w realnym życiu wyglądają fajnie. O ile podobają mi się skarpetki założone do czułenek, które są zabudowane i czasem fajnie imitują botki, o tyle w ogóle kompletnie nie wiem, o co chodzi z sandałkami. Nie podoba mi się to po prostu. Zawsze jednak te szycie wygląda źle. Ale z kolei są też takie pończochy, rajstopy i skarpetki, które mają odkryte palce i one do takich właśnie butów się nadają i wyglądają całkiem fajnie, bo można sobie zbudować jakąś nową stylizację na bazie tych skarpetek. Takim błędem stylizacyjnym według mnie jest noszenie nie swojego rozmiaru. I o ile możemy założyć coś za dużego i może to wyglądać stylowo, może to nawet wyszczuplić, o tyle noszenie za ciasnej rzeczy
No nie znam takiego przypadku, żeby noszenie za ciasnej rzeczy było w dobrym guście. Zazwyczaj to pogrubia. Zresztą widzicie bardzo często w upały, jak panie noszą za ciasne t-shirty i to jeszcze z takiej cienkiej wiskozy z elastanem i dobrze wiecie, że to po prostu wygląda niesmacznie. A wystarczy, żeby założyły zwykłej, grubszej bawełny o grubszej gramaturze i naprawdę sylwetka by wyglądała o niebo lepiej. Nie byłoby widać żadnych problemów właśnie z tłuszczem, wałeczkami, ani z jakimś po prostu większym rozmiarem. Po prostu coś, co jest za ciasne, zazwyczaj pogrubia sylwetkę. No i niefajnie wygląda. Tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o niedopasowanie rozmiaru, to myślę, że też panie mają problem ze znajomością swojego typu kolorystycznego. To również może popsuć cały efekt stylizacyjny, dlatego że możecie mieć najfajniejsze, najdroższe ubrania i po prostu nie wyglądać najlepiej, dlatego że kolor będzie nieodpowiedni. Postaram się zrobić Wam filmik o typach kolorystycznych jeszcze osobny zupełnie, żebyście mogły sobie z nimi się zapoznać, bo jest to fajny temat i naprawdę można dużo sobie pomóc dobrze dobranym kolorem, a można sobie bardzo zaszkodzić. No i można też to robić celowo. Ja na przykład w szkole, w liceum zakładałam koszulę, którą specjalnie na tą okazję sobie kupiłam i była w nieodpowiednim kolorze dla mnie, bo był to pomarańcz, który właśnie był z tej palety moich pomarańczy takich niedozwolonych. Zawsze udawałam wtedy chorą i nawet nie musiałam specjalnie popisywać się swoimi zdolnościami aktorskimi, bo po prostu od razu miałam sińce pod oczami, byłam jakoś dziwnie zielono-fioletowa i po prostu wyglądałam na chorą, więc takim kolorem można sobie zaszkodzić. Oczywiście ja wyglądałam w tym kolorze źle, a oczywiście inne osoby będą wyglądały dobrze. Kolejnym moim zdaniem niedopuszczalnym błędem stylizacyjnym jest noszenie leggingsów, traktując je jako spodnie. Jeżeli nie jesteśmy na fitnessie, na sali gimnastycznej czy na każdej innej i nie uprawiamy jakiegoś sportu, to nie powinniśmy zakładać do nich krótkich topów, bluzek, swetrów, bo nie dość, że zazwyczaj sylwetka wcale nie wygląda wtedy dobrze, to po prostu wygląda to moim zdaniem niesmacznie. I niepotrzebnie eksponujemy swoje wdzięki. Takie jest moje zdanie. Wiem, że Instagram ostatnio lubi inaczej, ale uważam po prostu, że to jest odzież sportowa lub ewentualnie mogą zastąpić rajstopy zimą, czyli do jakichś tunik, dłuższych rzeczy, no na pewno nie można po prostu odsłaniać pośladków. I to było moim zdaniem tyle na temat leggingsów. Kolejną rzeczą, na którą radziłabym Wam zwrócić uwagę, to jest noszenie ubrań, które odkrywają za dużo. Żeby w tej całej stylizacji był taki umiar i klasa, bo nie zawsze trzeba pokazać wszystko, żeby wyglądać seksownie, tak? Bo mam takie wrażenie, że czasem dziewczyny po prostu chcą za wiele pokazać i jest efekt odwrotny od zamierzonego. Moim zdaniem coś, co jest w ogóle niestylowe i wręcz naganne, to jest noszenie podróbek. I to uważam, że jeżeli kogoś nie stać na torebkę Chanel czy jakąkolwiek inną, to po prostu lepiej kupić sobie nawet torebkę vintage czy jakąś zupełnie inną, która może jest inspirowana Chanel, ale bo na przykład ktoś bardzo chce mieć nową łańcuszku pikowaną torebkę, ale widać, że to nie jest to, że to jest inspiracja, tak? No na pewno jest niedopuszczalne noszenie podróbek, tak samo okularów czy butów. Ja zdaję sobie sprawę, że czasem niektórzy nie wiedzą, nie śledzą wybiegów i nie mają świadomości tego, że właśnie kupili podróbkę butów jakiejś znanej marki. Zresztą czasem te buty są sprzedawane w podobnej cenie i na zdjęciu, czasem nawet ze zdjęcia, które pochodzi z oryginalnego sklepu. Ale jeżeli ktoś już się zorientuje, to nie powinien tego robić, na pewno nie powinien robić tego świadomie i to jest, tak jak powiedziałam, naganne i niestylowe. Ja na przykład też nie mam torebki Chanel, uważam, że póki co jeszcze przez jakiś czas jej mieć nie będę, a bardzo lubię kupować sobie torebki vintage. No i myślę, że możecie pójść tym tropem, będzie to na pewno wyglądało dużo lepiej i przynajmniej nie wyrzucą Was ze sklepów ludzie, którzy się na tym znają, bo znam takie przypadki, że osoby zostały nie wpuszczone do butiku Chanel, bo po prostu miały podróbkę tej torebki. I tak to by było tym razem na tyle, ponieważ ja pracuję w swoim zawodzie tyle lat, obserwuję te wszystkie błędy na co dzień. Nie ukrywam, że ja też czasem popełniam jakieś, staram się oczywiście robić ich jak najmniej. Moim takim największym błędem to było zrobienie sobie blond włosów. Bardzo chciałam mieć blond włosy, wyglądałam bardzo źle i tak nawet trochę sobie z tego zdawałam sprawę, ale chciałam mieć te blond włosy, miałam.
i na szczęście z tego szybko wyrosłam, więc to na pewno był chyba jeden z takich gorszych okresów w moim życiu, jeśli chodzi o mój wygląd. Bardzo się z tym nie przejmuję, bo czasem trzeba popełniać błędy i po prostu umieć je naprawić. I na koniec chciałam jeszcze podsumowując powiedzieć Wam taką jedną rzecz, że na pewno macie wśród swoich znajomych takie osoby, które nie ubierają się w najdroższe ubrania, nie mają najdroższych dodatków, nie śledzą trendów, a mimo wszystko, słuchajcie, nie można od nich oderwać wzroku i są takie z klasą, stylowe i jakby takie inspirujące. A z drugiej strony są też takie osoby, które też pewnie są Waszych znajomych, które mają najdroższe rzeczy, mają markowe buty za kilka tysięcy, najmodniejsze torebki Chanel, a wszystko na nich wygląda tandetnie. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo styl, klasa i elegancja to nie jest to, jakie mamy drogie ubrania, ani jakich projektantów mamy metki, tylko to jest to, co my sobą reprezentujemy, co mamy w głowie, co mamy do powiedzenia i jaką kulturę osobistą, że tak powiem, prezentujemy, bo takie osoby, które mają wysoką kulturę osobistą, po prostu nie popełnią tych takich najgorszych błędów właśnie z niedopasowaniem stroju do okazji, z niedopasowaniem butów do okazji, bo to już nawet nie chodzi o to, że but nie pasuje do ubrania, ale czasem nie pasuje na przykład do okoliczności. No ja obserwuję teraz nad morzem dziewczyny, które ledwo idą na tych swoich obcasach, na ponadmorskiej miejscowości w mega upale, ale idą ledwo, nogi za sobą ciągną i myślę, że to też jest duży błąd, bo taka osoba wcale nie wygląda lepiej, ani jej sylwetka nie wygląda lepiej i na dodatek jeszcze się męczy. Więc to jest to, co chciałam Wam powiedzieć na koniec, że właśnie styl i klasa to jest po prostu to, co my sobą reprezentujemy, to nie są najdroższe ubrania, tylko to jest ta cała otoczka, którą wokół siebie robimy i co sprawia, że inni ludzie postrzegają nas za osoby z klasą. Z tego miejsca chciałam Wam bardzo podziękować, że ze mną byliście. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie tego, co możemy dla Was nagrać, albo jakieś odpowiedzi, których możemy Wam udzielić, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeśli filmik Wam się podobał, to dajcie kciuk w górę, polajkujcie, zasubskrybujcie mój kanał, możecie go dalej oczywiście udostępniać, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam wielu inspiracji, życzę Wam, żebyście tych wpadek modowych miały jak najmniej, a jakbyście miały, to żebyście umiały się z nich zaśmiać. Możecie mi nawet napisać w komentarzach, czy kiedyś Wam się coś takiego zdarzyło, albo czy spotkałyście kogoś takiego, który taką wpadkę popełnił. Oczywiście nie wskazujcie tylko palcem, bo to nie będzie fajne. Ja też się nie boję przyznawać, że popełniłam w swoim życiu kilka wpadek. Do tej pory raczej się z tego śmieję. Na przykład miałam buty żelazka w liceum. Dziewczyny ze Szczecina będą wiedziały, które to są buty. Straszna wpadka. Dobra, trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa!